Dzień dobry w ogóle, tak? Dzień dobry, witam serdecznie, jestem podniecona. Technika nas bardziej podnieca niż te wszystkie inne rzeczy. To pani w albumie ostatnim mówiła, że nie dała kilku zdjęć, bo były zbyt dzisiaj odważne. Ja nawet tych zdjęć nie wystawiam, dlatego że no, nie ma już potem nad nimi żadnej dzisiaj kontroli. One potem się, ktoś je ukradnie, pójdą na jakieś pornograficzne portale i przecież ja nie będę się z tym... Już i tak jest teraz dużo różnych problemów. Bez przerwy się zaczęły pokazywać jakieś fałszywe kuryluki, z tym walczy moja galeria, ale no, więc... Jest trochę zdjęć, nie tylko zresztą moich i nie tylko erotycznych, ale innych też, które uważam, że będzie dobrze, jeśli one nie będą krążyć po świecie, nie będą komentowane, na razie nie będą oglądane. Kiedyś przecież przyjdzie też na nie czas. Ta rozpiętość i różnorodność pani działań jest fascynująca i fascynuje na pewno każdego i czytelnika, i oglądającego, i czytelniczkę, i oglądające osoby. Pani ojciec powiedział do pani, że ty, Kangur, nawet w kopalni zostałbyś przodownikiem pracy. Jest to też mocno queerowe stwierdzenie, bo Kangur jest tutaj rodzaju męskiego. Tak, no Kangur, wie pan, nie wiem czy rodzaju męskiego, ale zdaje się, że bardzo mi się spodobało, kiedy byłam dzieckiem w takiej Warszawie z pełnej ruin, które mama nazywała Morzem Czarnym. Podobało mi się wyjść z ludzkości. Kangur to był przede wszystkim zwierzak z innej strony świata i bardziej mi się to podobało może wtedy niż to, czy on jest rodzaju męskiego, czy żeńskiego, czy jeszcze jakiegoś innego. I to chyba tak do dziś jest. Nawet na starość powiem, że jakaś moja sympatia z tą nieszczęsną planetą i z całą przyrodą rośnie. A moja sympatia właśnie z ludzkością nie rośnie. No, nic tutaj nie spada nam z nieba. Jeśli ona nie będzie potrafiła na tej planecie żyć, no to nic się nie da zrobić. To są wszystko nasze własne winy. No ale będąc malutka i nic jeszcze nie mogąc, na wszelki wypadek się jakoś wypisałam z tej ludzkości. To jaka była ta inna strona świata, którą pani odkrywała wtedy i chciała do niej dołączyć? I skąd pani miała to wyobrażenie, jak ona może wyglądać? No właśnie, to zapewne się łączyło z tym, że rodzice przyjaźnili się z Żabińskimi. Doktor Jan Żabiński był dyrektorem ZOO przed wojną, bardzo sławnym. Po wojnie też myślę, był on człowiekiem legendą. Ja wtedy nic o tym nie wiedziałam, ale jeździliśmy tam bardzo często do nich, do willi na Pragę, kiedy jeszcze byłam malutka. Już cała ta droga przez most na drugą stronę Wisły, gdzie były drzewa, gdzie były zwierzęta, to już samo w sobie było jakimś wielkim przeżyciem. No i tam w jego domu, w tej willi były zawsze jakieś chore zwierzaczki, małe zwierzaczki i on oczywiście jakoś zawsze mnie tam angażował w to, żeby jakiś mały lewek zaziębiony ssał mleko z penicyliną i siedzieliśmy razem na kanapie i tak. No więc jakoś wielkie szczęście poznać świat jakoś tak z bliska, ten świat zwierząt. Wszystkie dzieci są zapewne czułe na los i na obecność zwierząt, chyba że są od samego dzieciństwa. Widzą jak zwierzęta są zabijane i przerabiane, to oczywiście też się może zdarzyć. No w moim wypadku zdarzyło się inaczej i to pewnie w jakiś sposób też ukształtowało całą moją osobowość. Czytając dzisiaj 3 tomy autobiografii, biografii historii rodzinnej, możemy też zobaczyć, że jest to taka historia poprzez zwierzęta w takim dzisiaj, jak się mówi, biopoetyce. Jakie ma pani teraz zwierzęta? Już od wielu lat nie mam żadnych zwierząt, bo prowadziłam takie wędrowne życie, przeprowadzałam się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, miałam szalone zawsze bardzo, miałam jakieś skomplikowane te wszystkie przeprowadzki. Teraz dzielę czas pomiędzy dawnym mieszkaniem rodziców na Frascatia, pracownią w Paryżu, gdzie trudno by mieć zwierzęta, kiedy wyjeżdżam, to co by z nimi było. To już dzisiaj byłoby chyba bardzo trudne. Poza tym los zwierząt w mieście, kiedy naprawdę nie można im tutaj stworzyć żadnych przyjemnych warunków, nie ma ogrodu, nie ma z nimi dokąd pójść, już się wydaje niemożliwe. Na starość mam już tak
obawę, że ja się jakoś nie wywiążę się ze swoich obowiązków, także nawet jak mam małą jakąś roślinkę w doniczce, to potem już organizuję, gdzie ona będzie, kiedy ja wyjadę i tak dalej. No życie to jest życie i to stworzenie żywe jest czymś innym niż przedmiot, który trzymamy w pracowni. Więc siedzę tu dzisiaj w pracowni, której myślałam, że pan ją zobaczy, ale pani nie widzi, która ma tą jedną wielką zaletę, że patrzę na niebo nad Paryżem. Jest taka otwarta na wszystkie strony, jedno okno jest na całą ścianę. Co prawda widzę tutaj mało przyrody, ale w czasie pandemii pojawiło się więcej ptaków, pojawiło się więcej różnych owadów. Kilka dni temu nawet przyplątała się tutaj jakaś pszczoła, już była tak słaba, że nie mogła wylecieć przez okno. Wpadam na pomysł, że może ja ją dam jej na patyczku trochę miodu, jak ona się wzmocni, to ona poleci, no i to się jakoś udało. Mówi pani o sobie właśnie, że jest wzrokowcem i przed chwilą właśnie powiedziała pani, że szkoda, że nie widzimy, ale możemy usłyszeć od pani, jak wygląda pracownia. Co byśmy dostrzegli jeszcze w pracowni, gdybyśmy właśnie włączyli Skype'a? Właśnie, no, tak to zrobiłam, że usunęłam nawet parę takich rzeczy, żeby pan zobaczył za mną. Przede wszystkim zobaczy pan za mną, to jest pracownia dwupoziomowa, więc za mną zobaczy pan schody. Cały ten dom, zanim opowiem jeszcze o pracowni, powiem, że to jest dom, który zbudowali artyści dla artystów. W 30 chyba, czy 4 była ekspozycja Universelle i te pawilony, jak zostały, jak je rozebrano, to podarowano te materiały artystom. Z tych materiałów artyści sobie zbudowali ten dom. Jest to art deco, ale o jak gdyby charakterze takim kubistyczny. Myślę, że tutaj mieli coś do powiedzenia Japończycy. Schody są bardzo japońskie. W ogóle to jest takie wszystko na kwadracie zbudowana. Każda pracownia jest identyczna. A za mną wiszą moje stare obrazy. Jeden to jest taka, siedzę taka zmartwiona. Za plecami mam wojowniczki afrykańskie. To jest taki kolaż. A drugi obraz to jest obraz przy maszynie do pisania, zdjęcie, które jest namalowane z autofotografii i wiem, nawet piszę na starej swojej maszynie Olimpia i wiem, że to właśnie pisze hiperrealizm, bo w czasie pracy nad hiperrealizmem zrobiłam sobie to zdjęcie. To jest obraz 77 roku, a zdjęcie jest chyba rok czy dwa wcześniejsze. Czyli jest pani prekursorką sztuki selfie. W pewnym sensie, że ja zaczęłam się fotografować, jak to opisuję, już bardzo wcześnie, kiedy otrzymałam od ojca taką bardzo prymitywną kamerę, która się nazywa Bilora. Takie właśnie pudełko, ale zupełnie dobrą optyką, które miało rączkę i można było powiesić albo postawić na ławce. Zrobiłam takie pierwsze zdjęcie sobie i koleżance. Na cześć tego, że po wielkim trudzie nauczyłam się w końcu niemieckiego w ten sposób, że płynąc z nią w morzu, zaczęłam mówić po niemiecku, a przedtem nie mówiłam nic. To też jest dla mnie typowe. To się wszystko jakoś tak po cichutku akumuluje, a potem od razu idzie płynnie. Tak samo obraz. Jakoś myślę sobie nad obrazem, a potem go maluję. Ja go tak nie szkicuję, nie przemalowuję i tak dalej. A co się nie udaje, od razu to wrzucę. A tak samo jest z pisaniem? Z pisaniem. Wie pan, zależy to od tego też, co my tutaj piszemy. Po pierwsze, to nigdy nie myślałam, że to będzie trylogia. Po śmierci mamy, w pierwszy dzień XXI wieku, czyli nad ranem 1 stycznia 2001, kiedy się dowiedziałam wielu rzeczy, kiedy zostałam sama z bratem, który wtedy był na Frascati, miałam taką jakiś taki w całej tej żałobie jakiś taki dziwnie idylliczny obraz. Piotr już miał dopiero 50 lat i myślałam sobie, że jak ja go wydobyłam z tych tworek w końcu, znalazłam opiekunkę, zarobię na to wszystko, żeby ten drugi dom utrzymać, to on tam powolutku przyjdzie do siebie. Przypomniałam sobie, jakiś przypadek sprawił, był jakiś taki literacki spęd w Wiedniu. Może to był właśnie 2001 rok albo rok 2002, kiedy ja jakaś tam chyba była wtedy
wtedy pani ambasador pozwoliła tam wejść do tej ambasady, nawet do naszej rezydencji. Wróciło do mnie coś, o czym już dawno nie myślałam. Przypomniałam sobie o naszym chomiku Goldi, jak go Piotruś kochał. W ogóle po raz pierwszy jakoś, bo wie pan, jeśli pan popatrzy na to, co ja pisałam, prawda, to ja nie pisałam nigdy nic autobiograficznego, aż do momentu, kiedy napisałam po angielsku w Ameryce wiek XXI, który ma wiele elementów autobiograficznych, ale jest powieścią jakąś fantastyczną, prawda? Więc ale tutaj nagle poczułam jakąś taką, że może ja bym napisała dla Piotrusia o chomiku Goldi. I napisałam taką małą książeczkę. I znów traf chciał, że ona wyszła 10 dni czy w tydzień po pogrzebie Piotrusia. To jest książeczka, która no miała być taką, Piotruś już wtedy nie mówił, nie czytał, no ale myślałam sobie, że może jednak kiedyś przynajmniej taka okładka, na której zobaczy Goldiego. Notabene to zdjęcie, o którym wspominam potem w Felunim, to zrobiłam Piotrusiowi zdjęcie. To jest zdjęcie tak straszne w tym baraku, gdzie on leży martwy, że ja je tak schowałam bardzo pieczołowicie, że go już od tamtej pory nie mogę znaleźć. A to też jest takie zdjęcie, którego bym nie chciała za życia opublikować. Pamięta pani uczucie, jak ostatni tom wyszedł, dostała pani egzemplarz i jakie to było uczucia? Wie pan, tutaj największym uczuciem to takiego prawdziwego sukcesu to była, jak ja to skończyłam. Bo to była książka zaiste, ja byłam nieomal już przekonana, że ja jej nie skończę. To z wielu powodów, również dlatego, że już tak mam jakieś teraz problemy ze zdrowiem, ale też miałam takie poczucie, że ja w jakiś sposób ja się tego uczepiłam, ta książka to jest w rzeczywistości 2000 stron, ona jest potwornie, na wszystkie strony się rozpływa, jest jakimś takim czymś niemożliwym i nieforemnym. Ja przestałam wierzyć, że ja nad tym zapanuję, że ja wytnę z tego książkę. A co więcej, jak się okazało, tak byłam siebie niepewna. Ale mimo tej niepewności, to było dokładnie 2 lata temu, bo chciałam potem pojechać na wakacje i przed wakacjami już to oddać i posłać do WL-u. Byłam tak niepewna, że myślałam sobie, że może WL, który jest przecież moim wydawcą, gdzie wyszła już Wiedeńska Apokalipsa i tyle moich książek, że czy oni to przyjmą, czy im się to będzie podobać. No i tutaj na szczęście to ich reakcja była entuzjastyczna i od razu, to znaczy od razu w ciągu 24 godzin, co się nie zdarza, jak pan wie, w tym metier. I to takie uczucie, że ja to skończyłam, to było najważniejsze. Co tam już dalej? To już takie troszkę było, a Prenule de Luce to już teraz jest nieważne. Ona już tam jest, oni ją wydadzą i tak dalej. Książka, do której, tak jak ja mam bardzo dużą pewność siebie, jeśli chodzi o swoją pracę, to znaczy jak coś jest nieudolne, jak coś nie wychodzi, to ja to potrafię odrzucić. Ja dosyć dobrze widzę, co ma jakąś wartość, a co nie, zupełnie niezależnie od tego, jakie są głosy galerzystów, wydawców czy krytyki. Tak w tym wypadku to ja już włożyłam tyle energii, żeby się z tym uporać, że to już właściwie przestało mnie zupełnie interesować, co krytyka na ten temat powie. Obawiałam się troszkę, że to jest, może to być książka dla generacji młodszej już zbyt odległa, jakaś tam książka o dawnych czasach i że to wszystko może jest zupełnie nieaktualne. Jako, że nie jestem już, nie mam aż tak dużo kontaktów teraz, bo póki uczyłam jeszcze miałam kontakty z młodzieżą, teraz już nie mam żadnych kontaktów, ale to wszystko było dla mnie drugorzędne. Tutaj liczyło się, że ja to skończyłam. Czy to jest portret epoki, której trochę dostępu nie mamy? Była pani postacią mocno uprzywilejowaną, a z drugiej strony nieuprzywilejowaną.
Tak, no więc ja byłam bez wątpienia szalenie uprzywilejowana, więc uprzywilejowana, ale również, wie pan, nie tylko dlatego, że ja mogłam pojechać do Wiednia i tak dalej. Jeśli pan patrzy na historię, to dzieci dyplomatów, dzieci sławnych rodziców, dzieci uprzywilejowane, to są często kompletne jakieś nieudaczniki. Jest wielka presja otoczenia. Wie pan, no właśnie jak się pan wychowuje pomiędzy różnymi Dąbrowskimi a innymi takimi ludźmi. To tatuś znał wszystkich tych literatów, każdy literat pytał mnie, czy Wusia pisze, czy Wusia tylko gra na fortepianie. To jest w gruncie rzeczy jak gdyby już prawie, że gotowa klęska. Tutaj całe to uprzywilejowanie, wie pan, obraca się przeciwko panu. I tak by się pewnie stało, gdyby no nie zupełnie nadzwyczajny, to zresztą myślę, że udało mi się oddać, nadzwyczajną osobą był mój ojciec. To znaczy on sam się tego bał i on sam to wiedział, że tutaj trzeba z tym wszystkim postępować bardzo ostrożnie. Dam panu przykład. On zupełnie się nie orientował, dokąd my właściwie tam jedziemy. Dopiero co Rosjanie stamtąd wyszli, zostawiwszy sobie tam potężną partię komunistyczną z różnymi przybudówkami. I ja myślę, że to przerosło ojca w pewnym sensie. To znaczy trzeba pamiętać, że on 3 lata po powrocie z tej placówki umarł. Mama, no to już nie można powiedzieć, że to ją przerosło, ona po prostu poszła do szpitala psychiatrycznego i w gruncie rzeczy 3/4 naszego pobytu w Wiedniu była, prawda, w szpitalu. W tych wszystkich historiach, które napisałam, nie napisałam aż tak wiele o sobie, ale niech pan sobie wystawi, że ja teraz piszę aneks do tej trylogii. Jest dosyć zaawansowany. I to jest aneks fantastyczny do trylogii realistycznej. Albowiem to może się udać, uda mi się napisać znacznie szybciej, bo rzeczy, które się wymyśla, to jest łatwiej napisać. I tam ja może napiszę trochę więcej o sobie. No ale wracając jeszcze do tej sytuacji. Ja zaczynam w Wiedniu malować. Między innymi bardzo intensywnie pewnie dlatego, że nie mogę się wypowiedzieć. Nie znam w ogóle języka. Jestem inteligentną 12-letnią dziewczynką, która nas zostaje kompletnie zredukowana. Nic nie rozumie w szkole, nie może się wypowiedzieć i tu odkrywa malarstwo. Jesteśmy otoczeni różnymi tam osobami, ale w tym wysoko postawionymi przedstawicielami Komunistycznej Partii Austrii. I pada propozycja, mam chyba 14 lat, pada propozycja wystawy mojego malarstwa w Komitecie Centralnym Austriackiej Partii Komunistycznej. I wie pan, no dla mnie, no niech pan sobie pomyśli, no tyle namalowałam ładnych obrazków, już chcą wystawić. I ja pamiętam, że to byłam tym zbulwersowana. Ojciec powiedział absolutnie, on był gotów na różne tematy dyskutować, a tu powiedział, że nie ma żadnej dyskusji. Powiedział tylko tak: Ewuniu, jak dorośniesz i zostaniesz malarką, to wtedy zrobisz sobie wystawę. Teraz na razie jesteś tylko moją córeczką. I to jest absolutnie wykluczone, żebyś tam wystawił. I wie pan, no, ale teraz niech pan pomyśli, że on byłby innym człowiekiem i by zostały popełnione jakieś straszne błędy i stałabym się, nie wiem, dzieckiem bonzu skazanym na zagładę później. Zostałam tak wychowana, że ja pragnęłam się już utrzymać sama z malarstwa, jak byłam nastolatką, chciałam, żebym była oddana do fachu, że ja będę sama na siebie zarobić. Kiedy umarł ojciec, no to jednak jakoś sobie poradziliśmy i moja rola jest w tym nie całkiem bez znaczenia. Ojciec ze mną miał duże szczęście, bo tu ja mam taką naturę dziwną, że ja wszystko, co robię, biorę bardzo poważnie i od razu bardzo konsekwentnie. Więc jak ja się nauczyłam jednego języka, tego niemieckiego, to ja od razu zapragnęłam się nauczyć dalszych języków. I nauczyłam się od razu włoskiego. Włoskiego się nauczyłam tak dobrze, że wygrałam konkurs i po maturze dostałam jakieś stypendium na Uniwersytet w Urbino. Ale nauczyłam się też francuskiego, angielskiego, łaciny. Korespondowałam z jakimś swoim kolegą Czechem i tak dalej. Uważałam, że ja wszystkie te możliwości, które się przede mną jakoś pojawiały, ja je wykorzystywałam. Zawsze się okropnie martwiłam, że jest za mało czasu, że ja nie dam rady.
No ale w związku z tym, z tego zmartwienia jakoś potem dawałam radę. Skończyło się to tym, tak jak pani mówi, że nie mogła się, nie może się zatrzymać, jeżeli już za coś się bierze, że wyszły trzy książki biograficzne, autobiograficzne. Słyszymy o aneksie do książki. A to jeszcze na razie może właśnie, wie pan, jak to zachować w tajemnicy, jak to przecież idzie na świat. No ale nic pan jeszcze o tym aneksie więcej nie wie, więc na razie. No ale w każdym razie ja go dzielnie piszę, tak. Nasi słuchacze i słuchaczki też w takim razie dowiedzą się tylko tego, co pani powiedziała. Ale co mnie zaciekawiło, zaprojektowała pani również okładki tych książek. Zaprojektowałam wszystko łącznie z przecież no całą szatą graficzną. Bo ja... To jest nieufność wobec... Nie, to jest nieufność i chęć zrobienia wszystkiego po swojemu? No trochę to jest to. Obawiam się, taka Zosia, Samosia, to może być to. Ale to jest też tak, że ja w tych książkach wiele rzeczy chcę, żeby one były do zobaczenia. Że ja już ich nie napiszę. Mhm. Jak wyglądała Tulcia? Jedno zdjęcie Tulci daje więcej niż jakbym opisywała, że była tam mniejszą ode mnie, miała taki nosek i tam piegi na tym nosku. Wydaje mi się, że jedno takie zdjęcie moje z Tulcią daje więcej. Że tego rodzaju wybór ilustracji, to są same jakieś takie pamiątki, mementa, listy, zdjęcia amatorskie, że one właśnie w tym tekście są tym, co pozwala uniknąć pewnych opisów i pogłębia ten opis, który tam jest. Traktuje pani książkę nie tylko jako zadanie literackie, nie tylko jako zadanie graficzne, ale jako takie życiopisanie. Ja w ogóle nie widzę żadnych podziałów nigdy. To jest to, co mi sprawiało największą trudność w życiu. Ale przecież w głowie jest wszystko razem. Gdzie kończy się obraz, gdzie się zaczyna słowo, gdzie się kończą te wszystkie kategorie. Myśmy to wszystko podzielili, tą olbrzymią, skomplikowaną magmę, żeby sobie jakoś z tym, prawda, poradzić. Tym niemniej, dlatego głowa jest jedynym miejscem wolności. Zawsze mnie dziwi to, że te jakieś obawy, że to jest malarstwo, a to jest grafika. A cóż to nas obchodzi? Co nas w ogóle obchodzą słowa? Tak, no ja właśnie miałam ten problem, że jak byłam na akademii, to nie byłam dostatecznie malarska, to zostałam przeniesiona na plakat, a jak potem robiłam grafikę, no to zostałam przeniesiona na tkaninę, a potem zainteresowałam się malowaniem na tkaninie, to znowu zostałam wysiudana z malarstwa i tak dalej. Poza wszystkim zawsze byłam posądzana o to, że jestem literatką i do dziś to pokutuje. Część osób uważa, że są jakieś różne osoby. Ta pani Kuryluk, co maluje, ta pani Kuryluk, co pisze, ale jeszcze jakaś ta fotografka. No powoli to trafia, że to jest jedna osoba, ale to prowadzi do tego, że zawsze to słyszę. Taka dobra malarka, po co ona jeszcze pisze? Albo ja ją tak cenię jako pisarka, to co ona jeszcze maluje. No więc to w sumie jest na moją niekorzyść, że ja to wszystko robię. Ale ja to robię, bo ja to chcę robić, ja tak to pragnę robić, a nie inaczej. I to mnie wszystko inne nie obchodzi. I bardzo dobrze, myślę. Tak, ja też tak uważam. Ja uważam, że wie pan, jeśli uprawiać sztukę, to właśnie tak albo w ogóle. Że jeśli tu się zastanawiamy w sztuce nad, to jest jedyna nasza domena wolności. Póki ona jest w naszych rękach, póki my się nie oddamy temu, żeby to było narzędzie propagandy, narzędzie komercji. To może być użyte do tylu celów, to jest takie skuteczne bardzo narzędzie. Ale jeśli to może być nasze własne narzędzie, narzędzie naszej wolności, no to jest naprawdę coś wspaniałego. To byłoby piękne podsumowanie, ale napisałem na Instagramie i Facebooku, że będę z panią rozmawiał za chwilę i że czytelnicy mają 30 minut na zadanie pytania i mamy pytanie od czytelnika albo czytelniczki. Jak trwałe w doświadczaniu świata są w pani przypadku ślady lektury książek Rolanda Bartha? Pytanie pułapka. Nie umiem na nie odpowiedzieć. To znaczy to, że napisałam kiedyś taką bardzo dziwną książeczkę, podtrzymając się pod tłumaczkę Rolanda Bartha, nie oznacza, że jestem jego aż tak wielką wielbicielką. On napisał dużo różnych książek. Moją ulubioną książką to są Fragmenty dyskursu miłosnego.
I ta książka, którą dostałam kiedyś od przyjaciółki na urodziny, stała się jakby punktem wyjścia do napisania takiej książeczki pod tytułem Encyklopedii Erotyk, do której pewnie się ta pani jakoś odnosi, albo ten tam. To myślę, że to jest pytanie, które dotyczy tego właśnie. No, jest to książka, którą ja osobiście bardzo lubię, bo to jest taka prawdziwa mistyfikacja, która się też powiodła. Na tyle okładki jest napisane, że ja znalazłam listy od Rolanda Barta, które mają na celu wydanie Encyklopedii Miłosnej i bardzo wiele osób w to uwierzyło i przekład na język rosyjski chyba się ukazał wyłącznie dzięki temu, że oni tam bardzo to poważnie wzięli, zaprosili mnie do Moskwy, ja wystąpiłam z jakimś panem, który był największym specjalistą od Barta. I właściwie ja grałam to dalej, bo przecież już aż było wstyd powiedzieć, że ja to wszystko wyssałam z palca, kiedy on mówił, że jego badania nad Bartem wykazują coś innego. A ja mówiłam, no potrzeba jeszcze bardziej badać. Ja nie wiem, czy jak trwały jest nasz świat. Boję się, że może nie być aż tak trwały. I w związku z tym nasze ślady w nim są również w tym momencie niezbyt trwałe. Jeśli on przetrwa, to jest zupełną zagadką, co będzie dla przyszłych pokoleń ważne. Co oni z tego ogromnego magazynu kultury sobie wybiorą, co im się będzie podobać, a co oni odrzucą. I tutaj nie wiem, być może po prostu będzie tak, że jeśli to wszystko przetrwa, to również przetrwają jacyś wielbiciele Barta. A może dopiero na przykład miną wieki, ktoś odkryje Barta, który był zapomniany przez wieki. To zupełna zagadka. To jest taka sama zagadka zresztą, co na przykład będzie ze mną, jak trwałe są moje ślady. Nie wiem, to są wszystko być może ślady pisane palcem na wodzie, a być może nie. To jest taka pesymistyczna wizja rzeczywistości, którą my wszyscy dzisiaj mamy. Przyszłości, która będzie, tego co się będzie działo z kolejnymi pokoleniami, jaki świat dla nich przygotowany został. A pani rodzice też mieli taką wizję świata pesymistyczną, czy raczej ona była pełna tego, że wszystko się zmieni i że będzie lepiej? Ja nie rozumiem, jaka była ich wizja świata, ale ja myślę, żeby wtedy przetrwać. My możemy sobie tak dywagować bardzo pesymistycznie, bo się nam nic złego nie dzieje. Rozmawiamy sobie bardzo miło, nie wiem, piękne, tu jest niebo nad Paryżem, ja sobie siedzę w wygodnej mojej pracowni na Montparnasse i możemy sobie dywagować o tym. Jeśli chodzi o nich, to było być albo nie być w pełnym sensie tego słowa. Kiedyś ojciec tak jakoś mimochodem powiedział w Wiedniu, kiedy ktoś go tam zapytał, czy nie martwił się pan, że Amerykanie do was nie dojdą. A on powiedział, jedyną naszą nadzieją było dojście Armii Czerwonej. I to już były dni. Gdyby oni przyszli kilka dni później, my byśmy już nie żyli. To znaczy wtedy uruchamia się zapewne w sposób fizjologiczny nadzieja, coś takiego, co trzyma przy życiu, bo no, być albo nie być. A my tutaj no, takich zagrożeń nie mamy, dlatego zagrożenie całości. Oni byli bezpośrednio zagrożeni egzystencjalnie w każdym momencie. To jest zupełnie inna sytuacja.